Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Dead Island 2. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba, a ja tutaj na starcie... Tak, mam bardzo ładne paznokcie i rękawiczka to spoko. Ale ja na starcie odkryłam, nie wiem czy to jest bug, czy tak powinno być. W każdym razie mam już pełną ilość, słuchajcie, apteczek, mam już pełną wszelkiego rodzaju rzeczków. Bowiem tak, jeżeli tutaj, tak jak teraz, wczytałam grę, patrzcie, te wszystkie... rzeczy nam się odnawiają i możemy je sobie zebrać. Patrzcie, mam pełny ekwipunek, to też jest pełne na jedzenia. Proszę bardzo, sobie to wszystko zbieramy, po czym czekamy, aż gra się zapisze. Wychodzimy do menu głównego, wchodzimy jeszcze raz do gry i znowu mamy te same rzeczki. Więc nie wiem, czy to jest błąd, czy tak powinno być. W każdym razie ja to odkryłam, nazbierałam sobie tutaj już sporo rzeczy. Na przykład, o tutaj patrzcie, leży stop. My mamy już jego 8 bodajże, już Wam pokazuję. Tak, 8 stopów mamy, więc 8 razy wchodziłam do gry. W sumie, wiecie, wyszłam z założenia, że skoro mogę skorzystać, to dlaczegoż by nie. Dobra, ale my teraz przechodzimy sobie dalej. Ja Was oczywiście zapraszam na G2, link macie w opisie filmu. Jeszcze sobie tutaj zajrzę, bo tutaj też mamy fajne rzeczki. Tutaj co prawda nic, ale tutaj w tym, o, tu leżą hajsy, które się zbierają i tutaj mamy, o, parę graciszczy. Dobrze, jeszcze tu chemikalia. Apteczki nie możemy podnieść, to ją zostawiamy. Dobra, to teraz przechodzimy już do głównej części. Zauważyłam, słuchajcie, to, o czym Wam teraz powiedziałam, przez to, że jak wczytałam grę... No, weszłam sobie tutaj, no i tak patrzę... O, gra mnie cofnęła, bo tutaj jest ten alarm. Patrzę, miecza nie ma, wchodzę. Ej, miecz jest. O co kanan? No ale no dobra. No i tutaj zobaczyłam, że jeszcze graciszcza są, no to sobie je, o, pozbierałam. Tutaj pan trup leży. Tutaj możemy sobie znowu to rozgrzmocić, o, i zbieramy. No a tutaj naszego miecza nie, możemy sobie go tutaj wybrać. Dawaj. I też zauważyłam, patrzcie, na pasku mamy tutaj na górze, że jest warsztat. Tam mamy cel, a tutaj jest coś takiego. Jestem ciekawa, co to jest za te 32 metry, ale myślę, że może się jeszcze przekonamy. Nie, tak to zabłyskało mi, to stwierdziłam, że a sprawdzę, co to takiego jest. Dobrze. Walk it off, Danny. Walk it off. Tak, 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 rozchodzić. Pod czym była? Aha, tutaj jest latarka, okej. Okay. Zanim pójdę tam, to ja sobie zajrzę tutaj. No, nie ukryłam, że chcę sobie, o, poznajdywać jakieś fajne rzeczki. Wszędzie tu są opakowania po fajkach porozrzucane. O, zapisała nas. Otwierają się z drugiej strony. Patrzę, czy tam kogo nie ma. Dobra, tutaj mamy, o, kuferek na kosmetyki. Kto otrzyma w kuferku na kosmetyki ostrza? Matko! No dobra, tutaj pozbieraliśmy. Jest tu jeszcze coś dla nas. O, te kufry są fajne, bo wiecie, to są na klika, a nie tak jak było w niektórych grach o zombie, że trzeba było przetrzymać, animacja przeszukiwania i tak dalej, a tutaj to bardzo sprawnie nam działa. To jest już na plus. Ja nagrałem ten odcinek zaraz po pierwszym, więc nie znam jeszcze Waszych opinii o grze i komentarzy, ale stwierdziłam, że będę się udzielała w komentarzach i w wypowiedziach. Czy ja tutaj to mogę otworzyć? Mogę, to idźmy tam, gdzie nie mogę. A nie, tam nas gra prowadzi, to tam nie idziemy. Chodźmy najpierw tu. O, jakieś saunarium, prysznicarium, wszystko. Tam jest ten, ja chcę to. Czy tu coś na mnie leży? Oczywiście. A, ktoś tu ładnie przygotował. Dobra, myślałam, że to jest, słuchajcie, ten. Jak ja tu mogę wejść? Chociażby tak. Yes, I'm a disaster. I need some relief. Oh, matron. Dobra, jest tu jeszcze coś? Chyba nie. Gra nas prowadzi tam, ale tutaj jest dalej zejście, przejście. I nie wiem, czy ja bym tego wszystkiego najpierw nie chciała przeszukać. O, tam koledzy się kąpią. Dobra, to może nie przeszkadzajmy im w tej kąpieli. No, tak jak mówiłam, z racji, że nagrywam to odcinek po odcinku, troszkę wcześniej. O, kolejna apteczka. To jest pełna apteczek, nie trzeba było oszukiwać. To się poudzielam w dyskusji w komentarzach z Wami. No, ale w tą stronę, no tak, da radę przeskoczyć. Dobra, zobaczmy tutaj, co dają. Teoretycznie nic. Mam nadzieję, że będę mogła tam wrócić. Wow! Człowieku! Gdzie tak na ryj? Proszę bardzo. O, czekajcie, kolejna pani idzie.
Bent! Bent! A co, skopa? Masz jeszcze skopa. Masz, chodź, cię odteguję. Zawsze mi szkoda tych butów, słuchajcie, Aga by mi tego nie darowała z tymi butami. Ale... Dobra. Posiekane! Całkiem drobno, tatar by się nadał. Kiedy ja już zdążyłam barwać, musiał mnie któryś tutaj udrapać. Tutaj stał za kominkiem. Czegoś pewnie pilnował. Mam taki problem, wiecie co? Moja postać się za dużo tłucze. Gdzie mnie z plaskacza tej? Dobra, wrócę po tego Energola w takim razie. Dawaj. O, wyzwanie jakieś odkończyliśmy. Co to jest? Długie, szczęśliwe życie. Zabij 25 zombie, nie umierając. Jeszcze nie umierając, dobra. I tutaj, o, przez to, że oszukiwałam w grze, gdzieś tutaj widziałam, miałam wcześniej, że uzbierałam tam 100 przedmiotów już, czy coś takiego. Dobra, tutaj, o, takie coś sobie też wezmę. Czy my jeszcze mamy tutaj, tutaj jest nóż. Zamień, wyrzuć. Zamień następny. Dobra, na razie będzie to, bo to mi się podoba. Czy ktoś tu jeszcze czeka w barze na mnie? Chyba nie. Dobra, to ja sobie nie omieszkam. O, poprzeszukiwać wszystkiego. O, pan tu obsługujesz? Chyba stracił dla mnie głowę, ale tak nie do końca. Dobra, kolejna apteczka. Apteczki nie potrzebujemy. Tutaj na razie dają tyle fajnych rzeczków. W ogóle... Czekajcie, ja chcę coś zobaczyć. Opcje. Interfejs? Nie. Chociaż... Dynamiczny, dynamiczny? Nie. Online, jeden gracz? No nie. Nie, wiecie co mnie zastanowiło? Poziom trudności tej gry. Bo ja czegoś takiego nie wybierałam. Czy jest po prostu unormowany poziom trudności dla wszystkich? Na to by wychodziło. Dobra, o takie coś bym bardzo chciała. Dobrze, tutaj jeszcze mamy Energola. A no, wiecie co, ja sobie wezmę tą apteczkę, jedną wbiję, a tą sobie zabiorę po prostu, nie? Nie wiem, strasznie drapią te zombie. A patrzcie, i tak tutaj wychodzimy. O, jaki piękny grill! O. Tutaj mamy kolejne energetyki, których nie podniosę. O, i takie leżaczki, patrzcie, z taką podstaweczką na wino i kieliszek. O tak, chciałabym. Dobra. Tam wiem, że się kąpią, to my chodźmy w drugą stronę. Może coś tutaj znajdę. No, chcę też to dokładnie poprzeszukiwać, nie? Małe bezpieczniki i skrzynki bezpieczników są rozsiane po całym LA, aby zgarnąć chronione za ich pomocą łupy. Potrzebujesz małych bezpieczników. Małe bezpieczniki możesz kupić. Dzięki. To się otwiera. Od kiedy przeklinasz po niemiecku? Dobra, małe bezpieczniki trzeba kupować, z tego co rozumiem. My jesteśmy tak, dobrze, myślę, że od tej strony, od której myślę. Blokada, okej. Okay. Bo z tej, o tam byliśmy, nie? Możemy z tej strony to otworzyć? Tak, z tej strony możemy otworzyć, będziemy mieli lepsze przejście. Tutaj wejść nie możemy. Nie wiem w sumie, po co mielibyśmy mieć tutaj lepsze przejście, ale no dobra, niech sobie tam i będzie. Teraz tak, idziemy tam, gdzie oni się tutaj kąpają. Zobaczymy... Tam mnie to prowadzi. Nie, ja chcę tutaj, może coś jeszcze znajdę. Dobra, tu byłam. Okej. Okay. Byłam tutaj, bo ja tutaj zaglądałam. O, że się kąpił. Jakiego mają tego? Flamynga. Dobra, tutaj ktoś jest? Ktoś coś dla mnie tu ma? Nie, to mogę, nie mogę otworzyć. Oj, was tutaj trochę sporo, ale dobra, damy sobie z wami zaraz radę. Ta rezydencja jest całkiem spoko, muszę przyznać, podoba mi się. O, gotóweczkę nawet znaleźliśmy, więc widzicie, warto tutaj chodzić, zwłaszcza, że gra nam tutaj sama mówi, że musimy coś kupować. Ile ja jeszcze będę... Mówisz? Chcesz usiąść przy fontannie? Patrz, jaka ładna fontanna. Ładnie tutaj jest, ogólnie rzecz biorąc jest bardzo ładnie. Gdyby nie to przeklęte zombie chodzące. Dobra, przeszliśmy sobie naokoło. Oni się tam dalej chlaptusiają. To jest zamknięte. Tutaj ja chyba wejdę w to miejsce, w którym już byliśmy. Zaraz zobaczymy. Tak. To jest to samo. O, widzicie, dobrze, że wróciłam, to coś jeszcze znalazłam. A tutaj to przeglądałam.
Masz ławeczkę, chciałaś siadać. To sobie na niej postój. Dobrze, czy tutaj coś dla nas jest? Tutaj jest teoretycznie jakieś... Aha, to jest zamknięte. Tutaj nie wlezę, to nie jest do podniesienia. Dobra, chodźmy, przywitajmy się tutaj z towarzystwem na basenie. Że to się nie topi. Jestem ciekawa. Tutaj też jest coś poblokowane. Aha, bo ja to już mam. Dobrze, tutaj coś mi dają, jakiś stołek, coś? Nie. Tu... A wezmę jak dają. A, tutaj nie widzę nic więcej. O, dzień dobry panu! Tak to brzmiało, tak pan mówiłeś. Dobra, tu jest apteczka, której ja nie potrzebuję. Szafa. Przeszukiwanie walizek. Aż się przypomniał The Forest. Nie zaglądaj mi pod spódnicę, panie. Najgorsze jest to, że patrzcie, jak my chodzimy, jak my się tłuczemy i nie wiemy właśnie, czy wtedy te zombie lezą, czy to my. Tam jedno zombie jest, tutaj nikogo nie ma. Ja się nie zdziwię, jak mi z lewej mańki wyskoczy. Dobra, Hono, tutaj, bo czekam na ciebie. Chodź, ja cię przygotuję tak bardziej. Idź mnie stąd! Jak słodko zaskrzeczał na koniec. Dobra, tutaj chyba winnica już pusta. Tutaj mamy gotóweczkę. Dobra, tutaj pusto, ale pełno dla nas, abyśmy mogli tutaj sobie rzeczki pozbierać. Bardzo dobrze. Jest tu jeszcze coś dla mnie? Chyba nie. No mówię, nasza postać bardzo mocno hałasuje. O, rączka. Żeberka, matko, a ja głodna jestem! Kto mi kazał na głodno nagrywać? Znaczy nie, no, zaczęłam być głodna 5 minut po rozpoczęciu nagrywania, więc to się nie liczy. Dobra, kufer. Pusty? Może dziwne. Tu nas też nie było. Ktoś, widzę, do zapasów się dobrał. Kolejna apteczka, czy my? Nie, nie musimy się leczyć. Bardzo dużo żarcia tutaj jest. Ja bym nie pogardziła, no ale moja postać gardzi. Coś tu jeszcze nas do przeszukania? Nie. No spora ta rezydencja, fajna. Dobra, tu chyba nikogo nie ma. Jaka świetna figura. Chociaż u siebie w gabinecie chyba bym takiej nie chciała. A, tutaj już byłam z tej mańki. Tamtędy przez okno wchodziłam. Dobra, to ja sobie tu jeszcze się rozejrzę. O! Ale żeby tu gotówkę trzymać... No dobra, teraz tak, tu byłam, to mogę otworzyć? Mogę, dzień dobry. Chyba nikogo nie ma. A, dobra, my jesteśmy w tym pierwszym pomieszczeniu, bo tutaj było zablokowane z tamtej strony. Więc teraz tak łażąc, my możemy te wszystkie drzwi sobie pootwierać i poodblokowywać. Nie wiem, do czego one co prawda będą nam potrzebne, ale jak jest taka możliwość, to tak też i zróbmy. Dobra, wejdźmy sobie może tędy teraz. Kąpiecie się jeszcze? Chyba po trochu, tak. Ta się chyba zmęczyła tym kąpaniem. Ile was tu jest? Dwójka na razie. Generator. Awaryjne źródła zasilania, aby uruchomić, włóż do nich. Mam akumulator, proszę. Włożyłam. Naciśnij, aby aktywować. Ej! Idź mnie stąd! Gdzie jestem ryjem? Sio! Kiedy żeś z wody wylazło? Dobra, ja chciałam przytrzymać i aktywować tej. Ale chyba działa, bo warczy. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Potopiliście się? Tak, i ja też zaraz oberwę. Więc po to to było, żeby ich tutaj otegować. Ale dobra, ja sobie go zabiorę, bo może mi się przydać, co? Weź właśnie teraz... Nie mogę go zabierać z sobą? A mogę go... Nie mogę go postawić, ja go muszę mieć. Nie, bo chciałam tutaj wejść, zobaczyć. Zobaczcie, oni się potopili. Mam nadzieję, że się jeszcze o czegoś nada. Mogę ciebie... Ej, ja bym była taka szczęśliwa, jakby można było tego rozdziurawić.
Dobra, jeszcze jakąś gotówkę znalazłam. Dobra, masz ten akumulator tu. Tam jest mokro. Czy ja tutaj jeszcze coś mogę teraz w związku z tym, że akumulator włożyłam, wziąć? Batonika, tak, bo myśmy tam troszkę oberwali, to wartołoby się troszkę uleczyć. Dobra, tutaj, tędy to idzie. Nie no, chyba już tutaj przeszukałam wszystko, tak mi się wydaje. No co mogłam wziąć, to wzięłam. Tu jeszcze na sekundę zajrzę, daj mi... A, już nie potrzebuję. O, patrzcie, a tu nie zajrzałam, a tu złom. O, nawet pieska jakiegoś chyba tutaj pani Emmy miała. Może to elektryczne złącze do czegoś się przyda. Dobra, a jeszcze tak, patrzcie. Tutaj, w tą mańkę, tu nie. Patrzcie, 10 metrów wyżej teoretycznie mamy stół warsztatowy. Czy ja się mogę tam dostać? Teraz 20, a jakoś wyżej? To chyba tutaj, gdzie ja nie poszłam. O, tu. Gdzie ten stół warsztatowy? 14 niżej. To znaczy gdzie? W tamtą stronę. To mogę otworzyć? Nie mogę. Tam się nie dało. Tutaj byłby ten stół? No raczej nie. No za tamtą stroną. Może ten. Gra mnie by jakoś pokierowała czy coś. Dobra, ja wiecie co? Wejdę sobie, zobaczę, czy można z tarasu sobie skoczyć. Tu jest siłownia. Stół 7 metrów jakby tam. To tu. Ale drzwi się otwierają po drugiej stronie. Nie, tędy się nie dostanę. Dobrze, mamy na razie zadanie przejść przez rezydencję. Więc może niech ja się na siłę tutaj nie pcham. Tutaj gdzieś coś zaglądałam. Tak jakby tutaj było, ale to jest zablokowane nadal. Dobra, ja może za szybko się pcham. Więc chodźmy tam, gdzie nas gra kieruje. 60 metrów dalej, gdzieś tam, w tamtą mańkę. Oj, się do na kabel nadeptałam tej, no. Daj batona, nic nie będzie. Aż człowiek nie przyuważył i już wielkie mecyje. No. Tutaj mamy iść. Okej, okay, co tu mamy? Klawiatura bezpieczeństwa. Wiadomość na tylnej bramie. Naprawiłem bramę, zamyka się jak trzeba, powinno być bezpiecznie. Musiałem zmienić kod, więc zapisałem go na kartce i zostawiłem w kuchni. W razie problemów jest tuż obok. Uważaj na siebie, Carlos. Okej. No dobra. Znajdź kod. No tutaj byliśmy. W kuchni. Coś... A, to kieliszek. Wydawało mi się, że coś tu dla mnie jest. Podczas śledztwa musisz szukać wskazówek, aby przejść dalej. Gdy wejdziesz na teren śledztwa, kompas zmieni kolor na żółty. Tu coś mamy. Listy zbadaj. Tam śmieci. Od razu. Aha, a to? Złom. Dobra. Ej, długopis mi wypadł z ręki. Ja sobie zapiszę, a potem okaże się, że nie trzeba będzie go użyć. Ale wolę mieć zapisane w zeszycie, niż potem tutaj kręcić się przy tych notatkach, wiecie? Dobra. W sumie to i dobrze, że wcześniej sobie tutaj to wszystko zwiedziłam, bo przynajmniej teraz zombie nam nie przeszkadza. Ty się nie baw tą szabelką, bo ci jeszcze wypadnie i będzie buba. Dobra, tu. No, mówiłam, nie będę musiała wpisywać. A, ale to na przyszłość już wiemy. Chociaż znając mniej życie, to i tak będę je sobie zapisywała, bo ja tak robię. Dobrze, gdzie my jesteśmy? Zajrzyjmy tutaj, chociażby dlatego, że wydaje się tutaj bezpieczniej. I chociażby dlatego, że gra każe mi iść w całkiem drugą stronę. Aha, tutaj tego nie otworzymy. Ale wiem już, z której strony jesteśmy. Dobra, bardzo fajna ta rezydencja. Wiem, że się powtarzam, ale no podoba mi się. Mamy iść tam. A tutaj jest kolega, więc myślę, że możemy kolegę zaczepić. Nawet dwóch. A czy to mogę? Mogę. Musiałam, to jestem ja. Macie coś dla mnie? Nie, tylko się fajnie fajczycie. Jest apteczka, ale apteczki na razie nie potrzebujemy. O, tylko nie spodziewałam się, że to będzie takie fajne. Dobra, tutaj coś na mnie leży? Chyba nie. Dobra, to idziemy tam, gdzie nas gra kieruje. Dobra, to było.
Danny, from the crash. You'll remember my face when you see it, darling. Oh, okay. Come in. No, dziękujemy. Finally. To jest rezydencja Deni, na to wychodzi. Emmy. A my byliśmy tu. No i tutaj jest ten znacznik, widzicie tego warsztat do napraw. A to co to jest? Skrzynka bezpieczników. Okej, okay, to ja już wiem jak to się nazywa. No ale ta rezydencja była fajna. Teraz jesteśmy w rezydencji Emmy. Znowu nam tutaj coś ten tegest. No i opatrzcie, tu jest też skrzynka. No, nie mam na razie bezpiecznika. Brakuje mi tutaj, wiecie co, przeszukiwania. Tego, co było w Dying Light, tego trybu czuwania, szukania i tak dalej. To bardzo ułatwiało grę. Dobra, tu w chabaziach widzę, że nie ma nic. Dobra, może ja też nie będę się aż tak skupiała na przeszukiwaniu tego wszystkiego. Jak będzie coś potrzebne, to gra mnie przecież nakierowuje. Więc chodźmy tutaj, spotkajmy się. Może nie pokazuj ręki? Get away from this house! Give me the gun! No! You have been bitten! You will turn. Eat us, I know. I've seen it now. Get away! Freya! They were at the crash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house! Your house! You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home! You abandoned me! Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody gun. Fuck's sake. Here. After party's over. Need to crash, Emma, like. We've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means they will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not in my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, we're gonna be sick. Shoot them! Zastrzeli jego sposie? Serio? I na bieżni? Say something. Unexpected. I've not been shot. Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. No need for these. Fever's gone. Feeling fine as a blue sky. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But the fever's gone. That proves... No, it proves nothing. Okay? I mean, people are eating each other out there and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. I'm a sight more use than an agent right now, darling. You can trust me. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from here? They're surrounding the house! They're trying to get in! Czekam z walka! I can help! Shit! Okay, they're toy cuts! Just press the button! Come on! Fuck's sake! Everything in this city is fake. Okej, okay, poziom trzeci mamy. Odblokowano przetrwanie. Zdolności, talie umiejętności. Aby użyć danej karty umiejętności, musi przypisać ją do odblokowanego miejsca na umiejętności. Miejsce te dzieje się na 4 stopnie. Okej, okay, czyli tutaj, tak? Pierwszy stopień to zdolności podstawowe. Wykonywać zadania fabularne. Dobrze. Aha, czyli tak. Dostępne karty. Co myśmy wzięli? To jest... dobra, do dzieła. Ja bym chciała wiedzieć, co my mamy. To jest unik. No to myśmy mieli ostatnio. Tej chyba nie da się już przypisać. To przypisaliśmy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. To co to robi? Aha, bloki unik. I przywraca nam to zdrowie. Dobra, to ja bym sobie... No, wróć. Tu. A, i mamy seryjny morderca. Premia od obrażeń. Nie, to ja chyba wolę to. No i tutaj mamy tą
zdolność. Ok. Dobra, i mamy trzeci poziom. Tutaj mamy też graty dla nas. To ja sobie oczywiście nie mieszkam ich tutaj wziąć, bo dlaczegoż by nie? Ale całkiem ładna siłownia. No. Czy coś tutaj jeszcze dostanę? Dostanę. Nie wiem, dlaczego mi to włókno syntetyczne, ale niech będzie. Co tu? O, kolejny stop. Tego to ja sobie już nachapałam ostatnio. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Ja poproszę właśnie tą moją broń. Zajrzę sobie na górę. Nie wiecie, że w horrorach tak się robi? Jak coś atakuje, to uciekamy na górę. Całkiem tutaj przyjemnie. Mleko lamy. Otwórz, co to jest. Dzienniki. Zamówić mleko lamy, okej. Okay. Jestem ciekawa w sumie, jak smakuje mleko lamy. Ja osobiście bardzo lubię mleko owcze i kozie. Krowie też niczego sobie, ale... I lubię też mleko migdałowe. Dobrze, tutaj nic... Jak ja mam się w tym lustrze przejrzeć? Za mała jestem. Dobra, idziemy dalej. Czy ja tu mogę wyjść? Nie. Dobra. To idziemy w takim razie na dół już tam pomagać, nie będziemy się opitalać w tamtą mańkę. Oczywiście! Mogę innym wyjściem? Wow! Bardzo ładnie to wyszło. A ty już nie żyjesz, dobra. Jest tu ktoś jeszcze? Tutaj kolega jest. No daj to, co ja tam mogę wziąć od ciebie. Chyba to były pieniądze, tak. Dobra, bo ja tu jestem naładowana. Może tu kolega podejść? Kopnięcie. Dobra, zaraz, bo ja tutaj chcę pani nóż w plecy wbić. Cyk. O! Ładne to jest! To jest ładne i to się przyda... Co, kto mnie tu prądem razi? A, bo ja ich tutaj na ten nategowałam. O, dwójeczka! Pięknie! I podwójny bucik wleci! A ten już umarł. Wow, pani! Pani, co pani tu szalejesz? Proszę się położyć! No, proszę się położyć i bucik. Proszę bardzo. Tylko tak, bo my tutaj trochę oberwaliśmy, sama się nategowałam. Na prąd. Idź tam. Idź tam. Dlaczego ja ci Efa nie mogę sprzedać jeszcze? Halo. On jakiś chyba odporny na moje kopniaki był. Dobra, tutaj... Tam mi coś wypadło, ale to jest zbloczone. Czy ja tu jeszcze coś mogę wziąć? Tu widzę już apteczkę, to ja sobie ją z chęcią wezmę, przygarnę. Człapacz. Nara. Chyba głowę straciłeś. A ty nie chcesz FM? Nie, ten wykop mi się mega podoba. Tylko ja muszę pamiętać o nim. Okaleczenie. Dobra, pani żyjesz czy zmarłaś? Chyba pani zmarła. Dobra, tą bramę mamy zamknąć z tego, co rozumiem. Dawaj. No przecież nie ma bezpiecznika. Znajdź bezpiecznik, matko. Jak tu jest prąd... No chodź, chodź, chodź. Tup, tup. Tup, tup. Głupia jesteś, wiesz? No. Dobra, znajdź bezpiecznik. No tutaj jest ten prąd, tylko skąd on idzie? No zaraz, stamtąd idzie prąd. No bo patrzcie, tu teoretycznie stąd ten prąd idzie. To jak? Chodź pani. Tuś, tuś. Ja tu sobie może postoję, a wy sobie tu wchodźcie. Co wy się tu bawicie z tego, co ja widzę? O, no, zapraszam. Dzień dobry. A pani co? Tak się nie robi. Tak się nie robi. Proszę tam w prąd. W prąd tam. Raz. Jeszcze raz. Proszę bardzo. No, to pani się już dobrze bawi. Dobra, to poszukajmy tego bezpiecznika. Nie mam pojęcia, gdzie ja bym go mogła znaleźć. Kolego, masz bezpiecznik? Halo.
No tak, teraz sobie zamknę. Jak ja bezpiecznika potrzebuję. Tu też blokada, czyli bezpiecznik musi być gdzieś tu. O, mamy apteczkę. Sobie ją wezmę, bo dlaczegoż by nie? I teraz tak. Gdzie był? No teoretycznie tu wpadł ten wojskowy. Nie wiem, dlaczego spodziewałem się, że wojskowy może mieć tutaj apteczkę. Ale tak mi się wydawało. Może gdzieś tutaj coś. O, jest kolega. Fancy place like this must have spares. Już? O, a co tu dają? Dzień dobry. Fajne miejsce. Bardzo fajne miejsce i podejrzewam, słuchajcie, że tutaj możemy znaleźć bezpiecznik. Ale będziemy go szukać w kolejnym odcinku. Ja na razie się z wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. I widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.